sprawie miłości. Nie tylko w sprawie związków, ale przede wszystkim w sprawie miłości. Gdy się kocha, to jest się bardzo podatnym na szantaż. Ponieważ druga osoba kochającemu może powiedzieć: uważaj, bo jak zrobisz A, to ja cię zostawię, to ja odejdę. Jak zrobisz B, to będę niezadowolona, a jak zrobisz C, to będę na ciebie zła. I ten kochający jest wydany na łaskę i niełaskę osoby, którą kocha. I ona może z nim robić wszystko, co tylko chce. Bo on, ten kochający lub ta kochająca, wszystko jedno. Ta osoba, która kocha, zrobi wszystko dla miłości. A to znaczy, że ona odczuwa lęk, osoba, która kocha, odczuwa lęk, że to, co czuje, może się skończyć, że ta cudna, uskrzydlająca oksytocyna, wazopresyna, że może zaniknąć, wyparować, że może zostać oddzielona od osoby ukochanej. I dlatego jest podatna na szantaż. Dlatego pamiętajcie, szantażysta potrzebuje osoby szantażowanej. Inaczej szantaż mu nie wychodzi. I dlatego, jeżeli kochasz i pozwalasz się szantażować, to jednocześnie jesteś ważny, jesteś bardzo ważny dla osoby, która cię szantażuje. I dlatego, jak kochasz, zapamiętaj, stajesz się ważny dla tej drugiej osoby. I to jest ta dobra wieść, którą ci niosę. Poprzez to, że kochasz, stajesz się ważny, niezależnie od tego, jak jesteś traktowany. Dlatego ciesz się, że cię